Cześć, tutaj Kamil Bednarek. Gorąco pozdrawiam wszystkich czytelników Gazety Regionalnej, specjalnie dla was. Gorące pozdrowienia. Bum! Okej, specjalnie dla was. Bum, bo tak to było. Spotkało się dwóch ziomków, no i zapaliło. W rozmowach się kleiła, no i było bardzo miło. Ale się skończyło, przybyło dwóch polismanów, no i zaburzyło. Złoga, co oni mówili? Panowie! No właśnie przed chwilą zeszliśmy ze sceny, zdążyłem tylko zjeść, napić się troszeczkę, adrenalina powoli schodzi, ale było fajnie, bo zebrało się bardzo dużo ludzi, pogoda dopisała, było trochę wcześniej, tak myślę, że podejrzewam, o wiele lepszy klimat byłby, gdybyśmy grali 2 godziny później, jakby było ciemno, bo tak wiadomo, ktoś przychodzi, tak się trochę wstydzą tańczyć, bawić na maksa, no to jest normalne, naturalne, ale energia była, potencjał w ludziach tkwi ogromny, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł tu przyjechać i jeszcze raz rozpalić publikę, także bardzo wam dziękuję, że przyszliście specjalnie na nasz koncert i postaram się następny raz, żeby było jeszcze więcej ognia, żebyście mieli ogromne zakwasy na następny dzień, obiecuję. Now we have to keep moving on, keep moving on. Ja bo jestem odpowiedzialny nie tylko za swój zespół i za samego siebie, ale też za mnóstwo, za tysiące młodych ludzi, którzy słuchają naszej muzyki i biorą gdzieś tam w pewien sposób ze mnie przykład, więc staram się być dojrzały na tyle, ile mogę, ale też bez przesady, nie? Też mam 21 lat, więc czasami warto po prostu gdzieś trochę poszaleć, powariować, powygłupiać się. Uwielbiam się uśmiechać, uwielbiam się śmiać i to jest to. Na szczęście nic się złego, mam nadzieję, nie stało ze mną. Raczej ten świat mnie nie zepsuł przez to, że mam dobrych ludzi wokół siebie. I jeżeli masz się szczerych ludzi wokół siebie, to cię nic nie zniszczy. Nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy, bo ja się spodziewałem tego, że kurczę, no wiadomo, no, program mija i w którymś momencie ludzie, wiadomo, być może zafascynują się czymś innym, kimś innym, inną muzyką, a okazało się, że oni tego chcą, że wierzą, że cały czas śledzą, patrzą, jak się rozwija nasza muzyka, nasza kariera. No ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ich nie zawieść, no, także ja też dopiero odnajduję się w tym wszystkim, poukładałem sobie dopiero niedawno całe życie na nowo, więc teraz jestem pełen energii, nastawiony bojowo do przodu i jest dobrze. Moja nowa płyta jest właśnie w trakcie grywania, będzie to mieszanka różnych styli. Uderzyłem troszeczkę, odbiłem od takiego klasycznego reggae, chciałem też połączyć kilka gatunków typu hip-hop, reggae. To jest fajna, wybuchowa mieszanka, ale też będą rucy, klasyczne rucy, będzie dancehall. No każdy coś dla siebie znajdzie na pewno, także ja się będę starał, żeby na tej płycie każdy znalazł swój dźwięk. I też nie chcę zrobić przerostu treścią nad formą, nie pisać tekstów, które będą zbyt ambitne, niezrozumiałe. Wiadomo, w prostocie siła i o to chodzi, że to ma trafiać do ludzi. Ludzie lubią, kiedy wszystko jest, no wiadomo, jasne i nieskomplikowane. I są też teksty, które są trudniejsze, ale ogólnie ja wolę, żeby to było łatwe do słuchania, takie, żeby to wpadało w ucho, żeby też było pełne przekazu. I, no i mam nadzieję, że się uda. No. Ta muzyka przecież ma ze sobą piękny przekaz, niesie radość z życia, pokój, miłość. I wiadomo, w codziennym życiu nie jest tak łatwo, żeby cały czas wyznawać te piękne wartości, ale jeżeli na chwilę mogą gdzieś się uciec do tego świata, nacisnąć play i posłuchać czegoś dobrego, jakichś dobrych słów, to jestem dumny, że mogę to robić. Na cześć dni, których jeszcze nie znamy, na cześć Marka Grychuty, który śpiewał tę piękną piosenkę. Wy, głos nowego pokolenia, zaśpiewajcie refren razem, ok? Wszystkie piękne głosy, głoszo, głoszo! Ważne są tylko te dni. Wymiarki kłoszą!
prostu wielbiam twórczość Marka Grechuty, bo zaczynałem śpiewać właśnie od takich piosenek. To była poezja śpiewana, wtedy jeszcze nie słuchałem muzyki reggae. I gdzieś to zostało w sercu, w pamięci, bo to mam miłe skojarzenia z tymi piosenkami. A to akurat moim zdaniem ma piękny przekaz, dni, których nie znamy. Że ważne są dni, których nie znamy, że ważne jest to, co się stanie jutro, że nawet jak będzie najgorzej na świecie, to nie możemy się poddawać, załamywać, bo zawsze jest to jutro, które możemy po prostu odmienić sytuację. I na moim życiu, na własnych przykładach, na własnych doświadczeniach mogę to potwierdzić, że życie jest bardzo nieprzewidywalne i nie wiadomo, co się stanie jutro, więc nie wolno tracić sił, tracić wiary, trzeba zawsze iść do przodu i nie przejmować się tym, co mówią inni, tak? Na gitarze specjalnie dla was Peter! Na tych parapetach tutaj trąbki, wszystkie trąbki, klawisze na i Radek! Pięknie okiem sobie waria za perkusją Tomaszek! Tak jest, wasz lubieniec, darmowy masaż za free, tylko uśmierza, pas! No i co? Męczu wam u chłopetarek! Słuchajcie, specjalnie na was! Ja nie chcę wyjeżdżać stąd! Chcę tutaj zostać! Głośno! Ja nie chcę wyjeżdżać stąd!